Trwają kolejne roboty związane z przebudową Centrum Końskich. Rozebrano już starą stolarnię, która w ciągu najbliższych miesięcy stanie się Muzeum Ziemi Koneckiej. Rozpoczęły się też pierwsze prace porządkowe przed rewitalizacją Parku Miejskiego w Końskich. Wielkie zmiany przechodzi Stara Stolarnia. Obecnie z zaniedbanego budynku zostało niezbyt wiele. Przygotowano także teren przed nim pod stworzenie dużego parkingu. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem czyli liczymy na to, że już w styczniu 2023 roku będziemy mieli Muzeum Ziemi Koneckiej. Oczywiście przedmiotem inwestycji jest nie tylko sam budynek, ale również parking. On zostanie powiększony o dodatkowe 70 miejsc parkingowych. Dodatkowo miejsca dla dwóch autokarów. To wszystko się pojawi w obrębie, tutaj naszej siedziby naszego urzędu. Stara stolarnia przechodzi kompleksową przebudowę również pod okiem świętokrzyskiego konserwatora zabytków. Tak naprawdę z budynku obecnie zostały już tylko mury. W tym momencie praktycznie prace rozbiórkowe już są zakończone, jeżeli chodzi o samą kubaturę budynku. Wykonawca realizuje w tym momencie uzbrojenie terenu w części właśnie tej parkingowej. Otoczenie obiektu ma służyć nie tylko przyszłemu Muzeum Ziemi Koneckiej. Parking jest projektowany tak, by korzystali z niego także klienci Urzędu Miasta, ale i rodziny chcące udać się na spacer do parku czy do ogródka Jordanowskiego. Całe zadanie polegające na przebudowie budynku na potrzeby muzeum oraz stworzeniu jego otoczenia z parkingiem ma być zakończone w styczniu 2023 roku. Tymczasem pierwsze prace zaczęły się także w Parku Miejskim nieopodal wspominanego obiektu. Ściągnięto wierzchnią warstwę elewacji z bramy wejściowej, a także z altany parkowej. Tutaj jednak główne działania zaplanowano na jesień bieżącego roku oraz kolejne miesiące. Do tych inwestycji w TKN-24 będziemy jeszcze powracać.